razem z obszarem energetyki wybraliśmy dom dziecka w Szczytnie, ponieważ po pierwszej wizji lokalnej okazało się rzeczywiście, że ten dom dziecka ma najwięcej potrzeb. Przede wszystkim skupiliśmy się na pracach remontowych. Są to takie prace jak malowanie pokoi dla dziewczynek i dla chłopców, oprócz tego montowanie mebli do tych pokoi oraz prace na zewnątrz, czyli zagospodarowanie terenu zielonego, nasadzanie roślinek, oprócz tego organizacja boiska sportowego. Organizujemy także palenisko na ognisko, żeby dzieciaki mogły sobie z tego korzystać w przyszłym roku oraz budujemy meble z palet euro. Korzyści z udziału w wolontariacie integracyjnym są obustronne. Z takich działań każdy wynosi coś pożytecznego. Dla mnie też cenny osobiście jest kontakt naszych dzieci z osobami z zewnątrz, tak, żeby miały kontakty takie społeczne, poszerzone przede wszystkim. Widać, jak one się garną też do ludzi, do po prostu kontaktów z ludźmi. Są otwarte i przede wszystkim te dzieci są, że tak powiem, wychowywane po to, żeby sobie radziły w życiu też, tak? A takie kontakty są też dla nas bardzo, bardzo po prostu cenne i owocne. Na co dzień w biurze poznajemy się od takiej zupełnie innej strony. To jest taka czysta koleżeńskość, życzliwość jak najbardziej, ale tutaj możemy poznać ludzi zupełnie w odmiennej sytuacji, czyli w sytuacji, kiedy pomagamy innym. Już nie tylko pomagamy sobie wzajemnie, typowo korporacyjnie, ale także pomagamy tak prosto z serca dzieciakom, które tego potrzebują. I to jest fajne. Ta pomoc dzieciakom i ta świadomość, że budujemy im coś nowego i dajemy im coś lepszego, sprawia, że mimo niepogody jesteśmy zadowoleni i wyjedziemy stąd uśmiechnięci i pełni satysfakcji. Nikogo nie trzeba już przekonywać, że integracja pracowników połączona z wolontariatem to same plusy. Zachęcamy do organizowania spotkań właśnie w takiej formie.